Dzień dobry, cześć. Aleksandra Schutenberg zapraszam na podcast Olimpijski, którego gościem jest Tomasz Fornal, ludziom ze świata sportu tego gościa przedstawiać nie trzeba, ale jesteśmy też na głównej stronie Interii, a więc wicemistrz świata, brązowy medalista mistrzostw Europy, świeżo upieczony triumfator Ligi Narodów, aktualny mistrz Polski, finalista Ligi się Mistrzów. Zrobiło. <laughs> Witam serdecznie. Dzień dobry. W zasadzie poza brązowym medalem Mistrzostw Europy wszystkie te sukcesy wywalczyłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Czy to był sportowo najlepszy rok w Twojej karierze? Na pewno, na pewno ostatnie dwa sezony klubowe, jak i reprezentacyjne, no to były takie momenty w karierze, które, które najbardziej zapamiętam, bo to był ten moment, w którym dziś wypłynąłem i troszkę więcej zacząłem grać w reprezentacji. Pierwsze sukcesy, jak mistrzostwo Polski, finał Ligi Mistrzów i się pojawiły. Także no to na pewno były na przestrzeni ostatniego roku, dwóch sezonów klubowych, takie najlepsze lata w mojej karierze. Pierwsze pytanie, które miałam Ci zadać, jak przygotowywałam się do tego podcastu, to miało być: Zaczynamy sportowo czy życiowo? Ale tak sobie pomyślałam, że jak zadam Ci to pytanie, a Ty mi odpowiesz życiowo, to do sportu możemy w ogóle nie przejść. A czy jednak sportem? to też jest coś, na, na czym mi bardzo zależy. Zaczniemy od tych wydarzeń najświeższych, czyli Waszego Złota Ligi Narodów. Siedziałeś na ławie. Pierwsze w zasadzie dwa mecze, wchodziłeś na sekundę. Nie wiem, czy zdążyłeś choćby piłkę dotknąć. Nie. Ale parkiet powąchałeś. Powiedzmy. Znaczy, nie wróciłem się nawet, ale pochodziłem po nim. I potem wejście Smoka w finale, mhm. końcówka drugiego seta, zmieniasz Wilfredo Leona, który gdzieś tam z przyjęciem ma trochę problemów. Mhm. I co czujesz? Dlaczego zadaję to pytanie? Bo mam wrażenie, że jesteś gościem, który na parkiet wchodzi jak po swoje zresztą, twoi koledzy z drużyny też mi to powiedzieli który się nie stresuje, nie boi. A jak było w tym momencie? Bo wydaje mi się, że jednak troszeczkę, nie wiem, czy nogi, czy ręce zadrżały. W tej edycji ogólnie Ligi Narodów nie było mi za dużo dane grać. Gdzieś miałem przerwę, jak chłopaki polecieli na Filipiny, pierwszy turniej suma summarum przez to, że mieliśmy długi sezon ligowy opuściłem. Byłem tylko w Holandii, gdzie zagrałem dwa mecze, więc na pewno jakiejś super pewności siebie nie było. Nie mogłem też pokazać przeciwnikowi, że wchodzę i żeby we mnie zagrywali, więc na pewno delikatny stres był, bo on się pojawia zawsze i wydaje mi się, że każdy, nawet najbardziej pewny siebie zawodnik ten stres odczuwa w każdej dyscyplinie. Ale wydaje mi się, że do, do stracenia za dużo nie miałem. Trzeba, zawsze podchodzę do tego na totalnym luzie, żeby po prostu wejść i, i pokazać to, co mam najlepsze. Wiadomo, że błędy się po, przyda, Jakby To jest nieodłą, nieodłączna część siatkówki błędy i nie da się być perfekcyjnym, bezbłędnym i grać meczu bez żadnego błędu. Więc on, one się na pewno przytrafią, trzeba sobie zdać z tego sprawę. A to był ostatni tu, mecz Ligi Narodów w, w tym sezonie. W tamtym roku można powiedzieć, że miałem ten rytm wchodzenia troszkę większy, bo częściej się pojawiałem, ale w tym roku tener powiedział mi dzień wcześniej, że be ready, no to, to byłem ready i jakoś, jakoś się udało wejść i, i mam nadzieję, że dobrze zastąpić Wilfredo. Bartek Kurek nie tylko o tobie, ale generalnie o gościach z twojego rocznika, no w kadrze jest to między innymi Kuba Kochanowski, powiedział, oni są inni właśnie przede wszystkim pod tym kątem mentalny. Oni wiedzą, po co są na boisku, oni wchodzą jak po swoje, są mega pewni siebie, tak pozytywnie, sportowo mhm. pewni siebie. No, powiedziałabym, nie biorą jeńców, tak? To, są, to już nie są dokładnie słowa Bartka akurat, ale wy wychodzicie powiedzmy na taką Brazylię i jak kiedyś chłopakom, na przykład to, co Bartek powiedział, przed taką Brazylią drżały nogi i generalnie nie wiedzieli, co się stanie i raczej szli tam lekko skazani w swoich głowach na porażkę, to wy tego absolutnie nie macie, wy idziecie lać w Brazylię. Czy tak jest? Troszkę tak, jakby ja na pewno to odczuwam i Kuba to odczuwa. jak nie wiem z czego to się. Bierze. Wydaje mi się, że zaczynało się to w tych wszystkich juniorskich naszych rozgrywkach, gdzie, gdzie dominowaliśmy całe rozgrywki na przestrzeni wszystkich tych kadetów, juniorów, uniwersjady i wszystkich tych rozgrywek, które graliśmy. Nie przegraliśmy żadnego meczu, i może wtedy to się u nas narodziło gdzieś w środku nas, że, że jesteśmy po prostu pewni siebie. Nie chcieliśmy meczu przegrać. Nie, nie myśleliśmy w tamtym momencie że nie zdobędziemy złota jakby dla nas to było jakby głównym celem i nie wyobrażaliśmy sobie wrócić z innym medalem dla nas celem na turnieju Oczywiście na przestrzeni czasu, który się taki wyklarował, to było nie przegranie żadnego meczu, żeby po prostu całe te juniorskie rozgrywki przejść od dechy do dechy, brzydko mówiąc, bez żadnej porażki. I może przez to gdzieś teraz my za bardzo nie obawiamy się, nie, kalku nie kalkulujemy. Też nie jest, nie jest tak, że jesteśmy wyzbyci strachu i, 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 i żadnych emocji przed meczem, bo, bo on zawsze się pojawia. Tylko ważne, to, ważne jest u zawodnika, przynajmniej w siatkówce, jak pewnie w większości sportach, żeby to był strach. i i adrenalina, która cię nie paraliżuje, a która cię motywuje. I, i wydaje Ciebie mi się. Ciebie nie że... paraliżuje. Nie, raczej nie mam z tym problemu. Jest stres, to się pojawia, jest to normalne, tak jak przed chwilą mówiłem, ale ja, ja lubię taką adrenalinkę, mi się to podoba. I ta adrenalinka, mhm. podczas którego twojego dotychczasowego meczu była największa? A, finału Ligi Mistrzów mi się wydaje, była największa. Inaczej jest, inaczej jest, jeżeli zaczynasz mecz od pierwszej minuty, pierwszego punktu i wiesz, że będziesz wychodził jako podstawowy zawodnik, a inaczej całkiem, ja przynajmniej tak mam, jak wchodzę z ławki rezerwowych. Co jest dużo dla ciebie dużo, dużo więc, no prostsze dla mnie jest dużo większe zadanie wejść z ławki rezerwowych. Tak. Nie wiem czemu, ale jakby jak gramy na przykład jakieś ważne mecze w klubie czy, czy, czy w Lidze Mistrzów, no to ten stres jest trochę większy i mam wrażenie, że wiem, że w klubie bardzo dużo zależy ode mnie, od mojej osoby, jak ja zagram, więc jest tego stresu troszkę więcej i adrenalinki. A jak sobie gram w reprezentacji, i na razie mam, zrobię wszystko, żeby to zmienić, ale na ten moment mam rolę zmiennika i jestem na ławce rezerwowych, to podchodzę do tego na totalnym luzie i w sumie będzie to będzie. Dokończ zdanie. Mhm. Latem 2024 w Paryżu. Będziemy mistrzami olimpijskimi. Z Tomaszem Fornalem w składzie. Ze mną w składzie. To teraz pytanie, co <grym> będzie trudniejsze. Mhm. Zakwalifikowanie się reprezentacji Polski do Igrzysk hmm. Olimpijskich Paryż 2024, czy zakwalifikowanie się Tomasza Fornala do kadry na igrzyska? Wydaje mi się, że zakwalifikowanie się na igrzyska jako naszej drużyny nie będzie żadnym problemem. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tego w ogóle nie zrobili. Jakby jesteśmy na tyle klasową reprezentacją i na tyle dobrze gramy na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat, że no. Bo nikt nie wyobraża sobie, żebyśmy w Paryżu się nie pojawili. Więc tutaj raczej małe szanse są, więc od razu ta druga część Twojego pytania staje się bardziej oczywista, że większe roszady i większe, większe, większe niespodzianki mogą być w tej selekcji, jeżeli chodzi o naszą pozycję. Kto jest Twoim największym rywalem? Wszyscy. Wszyscy w prezentacji. Od. Olka śliwki, po Leona, po Semeniuka Kamila, po, po, po Będziego. Wszyscy, wszyscy. Ja lubię rywalizację. Mi się wydaje, że mi to służy. I, I ja też zauważyłem, że na przestrzeni tych 3-4 lat, kiedy jestem tak, powiedzmy, realnie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o czternastkę, Bo nie mówię o tych pierwszych sezonach, kiedy byłem za, za tenera Heinena wiadomym, rezerwowym 15 do pomocy. W treningach, co też uważam, że mi bardzo dużo dało i gdzieś tam sportowo dużo wtedy się uczyłem. Tak, bo to był też moment ten typowo przedolimpijski, przed wyjazdem chłopaków do Tokio. Tak, na pierwszy, pierwszy rok, w którym ja się pojawiłem w Kadrze, to był 2018 rok, kiedy chłopaki przygotowywali się miesiąc do Mistrzostw Świata albo i dłużej. I wtedy do mnie ten RHN zadzwonił, że słuchaj, przyjedziesz jako 15, będziesz pomagał w treningach. I dla mnie to był pierwszy rok taki powiedzmy poważnych treningów przed jakimś turniejem reprezentacji i też uważam, że to było dla mnie coś łowo zobaczyć Bartka, kurka, Michała Kubiaka, tych, tych zawodników, którzy gdzieś tam, ja jak byłem mały, oglądałem z nimi potrenować. Dużo mi to dało. Ale od momentu, kiedy gdzieś tam realnie bije się o czternastkę, bije się o te możliwości grania albo występowania na tych dużych imprezach, to uważam, że jeżeli w reprezentacji jest rywalizacja taka, jaka jest u nas w kadrze, na, nasze, na mojej aktualnie pozycji, to wszystkim wychodzi na plus. No, chyba, że ktoś nie lubi rywalizacji i strasznie się nią stresuje. Mi ona bardzo odpowiada, bo na każdym treningu musisz udowadniać ten pokazywać swoje umiejętności. Na 2 trzy dni odpuścisz trening i możecie nie być na czwartym, czwartym dniu na kadrze. Oczywiście, tak pół żartem, pół serio trochę się śmieje, bo każdy ma powiedzmy jakieś słabsze okresy i momenty, bo jest bardziej zmęczony, ma jakieś bóle, ale rywalizacja uważam bardzo dużo nam w kadrze daje i bardzo dużo każdego z poszczególnych zawodników uczy. Potrafisz rozdzielić tą rywalizację z jednej strony, a z drugiej koleżeństwo, przyjacielstwo. Jak wyglądają twoje relacje z innymi kolegami z zespołu? Zacznę od tych, z kolegami na twojej pozycji. My mamy naprawdę, nie wiem czy można to w podcastie przeklinać. Najwyżej wypikamy. Ale zajebistą ekipę i naprawdę fajną atmosferę w grupie, w reprezentacji. W tamtym roku się to gdzieś zaczęło i ja nie wiem, czy byłem świadkiem jednej jakiejś takiej poważnej spiny w przysłowie. W jakby naprawdę mega dobrze się dogadujemy. Wiadomo, że jest rywalizacja na treningach. Ja jestem zawodnikiem, gdzie lubię sobie spojrzeć na drugą stronę, prowokować oczywiście. Ja zawsze wychodzę z że to jest część siatkówki, część sportu. Czyli na treningu też. Zdarzy się. Zdarzy się. Dosyć często się zdarzy, więc jak chłopaki wydaje mi się do tego się już przyzwyczaili. Mi się wtedy lepiej trenuje, mi się wtedy lepiej gra, bo wiem, że jeżeli na kogoś popatrzę z drugiej strony, to potem na scenie akcji nie mogę mu dać tej satysfakcji, że mnie na przykład zablokuje. Ja uważam, że to jest część siatkówki, część sportu i jeżeli jest to w granicach rozsądku robione i z takim dobrym smakiem, to nie jest to w tym nic złego. Nie będziemy też tacy jacyś bardzo super święci. Więc jest rywalizacja na treningach. Każdy gdzieś tam daje z siebie maksa i, i nie będziemy sobie ułatwiać, jeżeli chodzi o szóstki, ale po, po treningach, między treningami, my naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy. Jesteśmy naprawdę zgraną ekipą. I to nawet nie chodzi o tylko o moją pozycję, tylko ogólnie o całą drużynę reprezentacji. No ale rozumiem, że też jest tak, że z jednym masz do pogadania troszeczkę więcej, mm -hmm. a z drugim troszeczkę mniej. No więc jakbyś miał powiedzieć. Nie, no jasnę, Najlepszy tak. kumpel albo najlepsi kumple, bo myślę, że nie chciałabym kończyć na twoim rumisie. <grym> Tylko jak, jak to <grym> wygląda w przypadku Tomka Fornala. Takie, powiedzmy top 3 kumpli i także masz chod. trochę mniejszy przelot. Mm, jakby jest to logiczne, jest to normalne, że nie z każdym z powiedzmy 15, jeżeli chodzi o ten finałowy turniej Ligi Narodów w Gdańsku będziemy spędzać tyle samo czasu, bo jest to nierealne. Ale na przykład jeżeli chodzi o, o ten turniej w Gdańsku no to często powiedzmy spędzałem e, czas e, poza treningami e, akurat w, tu się zdarzyło że z Mateuszem Biękiem, Łukaszem Kaczmarkiem i Grzegorzem Łomaczem graliśmy w planowanie w karty. Planowanie w karty. Akurat tej gry nie znam, ale rozumiem, że to są zwykłe karty. Tak, takie musisz się pozbyć kart. Taki, taka prosta gra po prostu na zabicie trochę czasu, więc z nimi spędzałem dużo czasu. Byłem w pokoju z Kubą Popiwczakiem w tym, bo tam Bartek miał pewne problemy e, zdrowotne, także, także, także dostał, dostał jedynkę. Teraz mam nadzieję, że w Zakopanem do mnie wróci, bo <party noise> <coughs> się trochę stęskniłem <stanskiłaś> się> się za Bartkiem. <laughs> e, z Kubą Kochanowskim mam dobry kontakt z, kontakt z Karolem Kłosem, z Benzim. Jakby nie, nie, nie wymienię ci trzech osób, z którymi ma najlepszy kontakt, bo, bo tak jak ci przedtem mówiłem, że mamy naprawdę zgraną ekipę i paczkę osób. Powiedziałeś o tej grze w karty mm. między między innymi meczami i treningami podczas finału Ligi Narodów. A co wy w tym spalskim lesie robicie na zgrupowaniach yy, poza treningami, których też jest? Odpoczywamy sporo. głównie. Jak ty odpoczywasz? Leżę w łóżku i w sumie tak to na mój dzień poza treningami. Czasami pójdziemy coś zjeść do, do restauracji, która jest w pale, a jakaś planszówka czasami się pojawi, ale jakoś tak. Nie, nie są to jakieś super kreatywne rzeczy, nie idziemy grać w golfa, jak zawodnicy MB albo, albo. Przecież Bartek czasami idzie sobie popykać, ma swoje kije. Bartek jest od ciebie trochę starszy. No jest, jest, <laughs> jest trochę starszy, no już mógł, mógł może właśnie tak myślić co po karierze, może golf. I nie, nie robimy niczego specjalnego. Tak Ale leżysz sobie i co z komputerem nie. to telefon, jakiś, jakiś Instagram, TikToki oglądam, jakiś YouTube obserwuję co chłopaki. Moi znajomi koledzy na Twitchu robią, bo mam tam kilku znajomych, którzy transmitują gry. I, I tak to głównie wygląda. Teraz do zakopanego dogadałem się, że Barti bierze projektor, ja biorę PlayStation, także może coś pogramy. Także też takie. Mówiłam, pytałam o te relacje z kolegami, a jak byś określił, opisał swoją rela relację z trenerem grybiciem? Cicha. <grybic> <grybic> Trener gribic jest dosyć specyficzny, jest taki zamknięty, jak zupełnie widać taką w telewizji jest zamknięty, nie za dużo, nie za dużo mówi, także... Jeżeli ma jakieś uwagi na treningu, to wiadomo, że oczywiście podejdzie i powie, co myśli. Ale jakoś tak nie, ma, nie mamy, jakiś, chyba żaden z zawodników nie ma jakiejś takiej bliskiej relacji z trenerem, żeby sobie tak na kawkę chodzić i rozmawiać. Ale na pewno, na pewno, fachowiec pierwsza klasa. Wydaje mi się, że na pewno jeden z lepszych, z którymi pracowałem. Ale to jest tak, że czujesz przed nim respekt, że uważasz na to, żeby tak. nie podpaść? No na pewno nikt nie chce zawodników podpaść w takim gronie i takiej szerokiej reprezentacji, w tak dużej konkurencji. Nikt nie chce gdzieś tam dostać minusa od trenera. Ja też jestem dość... Czasami mnie za dużo jest może w niektórych momentach i czasami gdzieś stółkowy mam, czy może nie przegrałem przez chwilę. Ale, ale wydaje mi się, że ten też gdzieś w głębi siebie się z tego czasami śmieje, co nie, nie pokaże mi tego, ale na pewno się uśmiechnie z tych moich żartów niektórych. <laughs> tak ci się przynajmniej wydaje. Mam taką nadzieję. A takie porównanie: trener Grybić mhm. a trener Heinen. Mhm. Trener Heinen, teraz Twoje z nim doświadczenia. Raczej chyba. Ja inne osobowości inne no całkiem inne trener Heinen bardzo dużo rozmawiał z zawodnikami, podpytywał wszystko jakby tak um, było go wszędzie pełno a Tener Grybić trochę tak na odwrót, że jakby on sobie chodzi, czuć do niego bardzo duży respekt, ogląda sobie, czasami słucha, jakby jest dużo dużo, dużo mniej jest go wszędzie tak jak na przykład było u Tenera Heinena czy macie jakiś regulamin spisany na kadrze, co wolno, czego nie, nie wolno? Czy każdy hmm. wie, po co tam przyjeżdża? Każdy z nas jest, wydaje mi się, dorosłym facetem. Wydaje I, ci się? Tak mi się wydaje. No, ja, już się, ja już niby taki młodyż nie, nie robię z roku na rok, jestem coraz starszy. Eee, więc jest to dla mnie oczywiste i wydaje mi się dla wszystkich chłopaków, co możemy i, i czego nie możemy robić. Eee, nie, nie możemy wrócić z imprezy o 6 rano, jak na drugi dzień jest trening o 9, bo jest to abstrakcyjne dla mnie. Ale o pierwszej? Nie, nie. Wydaje mi, podczas e, zgrupowania naprawdę no, nie ma imprezy. Każdy wie, po co przyjechał na reprezentację, i każdy wie, co ma do wygrania, i każdy wie, jak łatwo jest. Mógłby stracić to, to, o czym marzył, i to, do czego dąży, czyli do zdobycia złotego medalu igrzysk olimpijskich za rok powiedzmy w, we Francji. I. Jak ktoś chce, to, to na pewno znajdzie na to czas, ale wydaje mi się, że wszyscy są tak skupieni i tak sfokusowani na, na tych treningach, i żeby. Stawać się coraz lepszym. Ja słyszałem historie i chodzą ploteczki, jak kiedyś, jak kiedyś ze starych czasów się grało w siatkówkę, bo też mój ojciec e, grał, więc e, niektóre historie słyszałem, ale wydaje mi się, że czasy się totalnie zmieniły. Ja też słyszałam różne historie, na przykład co się działo choćby na Igrzyskach Olimpijskich. A to ja nie. nie a których? Ateny na przykład. Mm. To już tata nie grał. Nie, no to. A ten to ja na, na, na księdza Batman mówiłem. <grymne> Czyli ile ty.? Tymi... A, 7 lat. No, no, to bardzo dawno temu. Nawet Jestem. niecałe. 97, no No tak. I to końcówka sierpnia. No, 31. Za tak, niedługo tak. urodziny. 25. Tak? 6. A nie, to już. 96, racje. Teraz, jeszcze, jeszcze teraz 25, tak. Zgadza się, źle yy, policzyłam. Ale impreza po. Aha. Złotym medalu Ligi Narodów, mhm. o której się skończyła. Ja byłem w hotelu o szóstej. No, czyli jednak, ale treningu nie było o dziewiątej. Ja no teraz mamy wolne. Jakby jest moment na to, moim zdaniem, jakby nie, nie, nie będę teraz też ukrywał, że siedzieliśmy i piliśmy wodę gazowaną, bo to nie o to chodzi. Jest moment, kiedy możemy sobie iść na imprezę i ciężko pracowaliśmy przez całą Ligę Narodów trenowaliśmy na, na siłowni, na hali i wylaliśmy dużo potów po to, żeby sobie teraz na to pozwolić. I też nie było tak, że my poszliśmy i każdy zgonował, wywracał się po gdańsku, tylko naprawdę siedzieliśmy kulturalnie. Wiadomo, że kilka drinków wypiliśmy, ale każdy normalnie wrócił do hotelu, poszedł spać. I nie było jakieś niesamowicie jakieś ale po prostu spędziliśmy razem czas, pośmialiśmy się z niektórych rzeczy, porozmawialiśmy po prostu, a tak szybko czas zleciał, a tak się przyjemnie siedziało, i rozmawiało, że dlatego tak długo. To ten pociąg, który jechał, nie jechał do Warszawy, a gdzie skończył w Trójmieście? Eee, tak, no tak, te, ale, tak. Ale gdzie w którym mieście? W którym mieście? Eee, że Gdzie poszliśmy na imprezę? Tak, gdzie się skończyła? O tej eee, szóstej rano, gdzie kończyłeś W restauracji imprezy? byliśmy na A, Starym. W, w Sobot, Gdańsk? Eee, obok naszego na starówce w Gdańsku. Gdańsk. Gdańsk, Gdańsk. Tak. Eee, zapytałam Bartka kurka mhm. o wasz wspólny, najbardziej szalony moment. Ja i Bartek? Tak. To dużo takich nie było, bo ja to muszę bardzo no, właśnie, on... właśnie chciałam zapytać, jak myślisz, co powiedział? Nasz wspólny szalony moment? Nie wiem. Przeorzucenie się z książek na TikToki Bartka. <laughs> <laughs> Nasz ba najbardziej szalony moment? Kurczę. Ja trochę Bartka właśnie tą młodzieńczą stronę muszę trochę pociągnąć. Pociągnąłem rok temu i kontynuuję ten proces. Że ty w nim tą młodzieńczą stronę tak, wyzwalasz, tak? tak. tak. No, no, muszę to robić. E, e, muszę to robić, żeby Bartek tutaj nie, nie poszedł w złą stronę tych już powiedzmy starszych graczy i zawodników. Nie no, śmieję oczywiście się. E, nie ja wiem, co, co bym mógł powiedzieć, e, jaką najbardziej szaloną rzecz. Nie, nie, nie ma szalonych rzeczy na karze. Jestem ciekaw, co Bartek powiedział. Jeżeli coś powiedział. No tak, powiem ci. No to z, z chęcią posłucham. E, impreza po srebrnym medalu Mistrzostw Świata. No to impreza, jak impreza? Tak. No dla niego to była duża rzecz. Tak? <głysza> tak. Znaczy no w takim sensie też zastanawiał się, yy, nie, tutaj, żeby nie, też nie podkręcać, no zastanawiał się nad tą waszą wspólną, najbardziej szaloną rzeczą. Mm. Tak naprawdę powiedział dopiero przed nami po złotym medalu Igrzysk Olimpijskich. Oh. Tak? Ale jeżeli miałby coś znaleźć, to, to jak w cudzysłowie na no no, się no tak, po, no tak, po finale Mistrzostw tak, Świata. To tak. To, to to No właśnie dzieliliśmy ten, ten okres kadrowy rok temu też był bardzo długi. Dostaliśmy możliwość od hotelu wtedy w Katowicach. Dostaliśmy taką, taki swój prywatny, powiedzmy duży pokój, taki hol, gdzie mogliśmy sobie siedzieć, tańczyć i, i, i pobawić się z rodziną, znajomymi, najbliższymi, z drużyną. Także no to, to na pewno mogła być jedna z tych rzeczy. Bo tak jak mówimy, szalone rzeczy nie robimy. <grym> Razem? Ra no ja też jakoś szalony bardzo nie jestem. No różne opinie. Znaczy, A, akurat, akurat, akurat słyszałam inne opinie na ten temat. Do tego jeszcze yy, przejdziemy, bo jeszcze chwilę sportowo. Yy, twoja rola w szatni, i nie mówię tutaj o roli tego zmiennika, jokera, mm. który wchodzi w kluczowym momencie finału i wykonuje swoją robotę właśnie w taki sposób, w jaki powinien, czyli mm -hmm. przyjmuje. Punkt jak trzeba to. Zagrywa. Właściwie broni. tak. Yy, mówię bardziej twoja rola w szatni taka ludzka, nie wiem, yy, motywator DJ. Nie chcę ci tutaj podpowiadać, bo mam jeszcze jakieś yy, inne propozycje. Mm, no DJ nie jestem. Chociaż czasami powiem, żeby coś fajnego zarzucić na głośnik. To, to jest coś fajnego. <laughs> ja lubię yy, afroamerykański rap. Mhm. Mm Jakiś konkretne wykonawca aktualnie? Nie, co mi wpadnie w ucho. Jak jest jakieś fajne nu nutka, tak się. Tak, żeby się pobujać, to, to jest mój klimat. Nie wiem, mam nadzieję, że, że ja dosyć często, często no staram się być takim osobą w szatni, która gdzieś tam rozluźni trochę tą atmosferę, przez co się pośmiejemy, może trochę napięcie zejdzie. I, i, I wydaje mi się, że, że, że gdzieś w tym kierunku bym poszedł. Jakimś, no, może motywatorem też w jakimś stopniu, gdzieś tam Bartiemu zawsze powiem przed meczem, żeby pojechał górką jednemu albo drugiemu zawodnikowi. Mm -hmm. On się zawsze śmieje, że nie. Tylko na to nie To nie 2009. <laughs> Więc e, taką powiedziałbym bardziej strefę rozluźniającą bym poszedł. Mm, jakbyś to określił? Jajcarz? Śmieszek. No, możemy tak powiedzieć. Czy kojarzysz bajkę smurfy? Czy to już znaczy, nie, nie twoje rodziny? Wiem o co chodzi, ale nie oglądałem za dużo. Znaczy, nie znasz? Nie. Okej. Okay. Bo też zadałam, ponieważ Bartek jest pokoleniem smurfów, mm -hmm. bo tak się składa, że jesteśmy mm -hmm. podobnie urodzeni, tak mm -hmm. to określę. Zadałam mu pytanie, jakim smurfem mm -hmm. byłbyś? I odpowiedź mnie bardzo zaskoczyła, szczerze mówiąc. Tak. Tak, bo ja gdzieś tutaj bym szła w stronę, oczywiście nie znając Ciebie yy, prywatnie, osobiście, no rozmawiając bardzo sporadycznie, mhm. szłam, szłabym w stronę Zgrywusa, mhm. czyli właśnie takiego mhm. jajcarza lubiącego troszkę podkręcić, troszkę yy, komuś mhm. zrobić jakiś dowcip. Tymczasem on powiedział trzy czwarte pracusia i jedna czwarta Zgrywusa. Nie tylko od Bartka mam opinię. Że jesteś bardzo pracowity. No to miło mi to cieszyć. Miło mi to, miło mi to słyszeć. Jakby wydaje mi się, że tym się nie ma jakby co chwalić, i każdy wykonuje taką pracę, jaką uważa, że powinien wykonać. Niektórzy lubią troszkę mniej porobić ćwiczeń i troszkę mniej potrenować na rzecz tego, żeby czuć się świeższym na drugi dzień. A ja gdzieś tam zawsze wychodziłem z założenia i zawsze gdzieś tam moje podejście jest takie, żeby, że tych powtórzeń nigdy nie jest za mało i dopóki gdzieś tam jestem w stanie podrzucić piłkę i w miarę sensownie jeszcze wyskoczyć, to, to warto to zrobić. Czyli na treningu też 100%? Mhm. Tak, no nie ma co się ob... Wiadomo, że są gorsze dni i czasami masz dzień, w którym coś tam ci nie wychodzi, coś cię boli. Różne są dni i różne są epizody w karierze sportowca, ale nie ma co się oszczędzać. Na oszczędzanie będzie czas później, jak się skończy karierę. Teraz, jak już, jak już jest na to czas, to, to trzeba, trzeba trenować. Wracając do tych y, ról w drużynie, mm -hmm. y, macie coś takiego, że jesteście przed meczem w szatni i jeden gościu wychodzi. Nie wiem, czy jest to na przykład trener, mm -hmm. czy na przykład kapitan y, Bartek mm -hmm. i mówi taką mowę motywacyjną, jaką znamy nie, z amerykańskich nie. filmów, czy z Twittera chociażby. Nie, 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 nie. Ja byłem chyba świadkiem raz takiej mowy motywacyjnej, ale już nie pamiętam nawet kiedy to było, gdzieś w klubie. Yy, ktoś stał i coś tam powiedział, ale ja wiem, że to jest fajnie, jak gdzieś tam na filmie się coś takiego zobaczy i w filmie fajny podkład muzyczny, ta drużyna ostatnia nagle wygrywa i to jest ła, ta wszymowa zrobiła robotę. Ten przychodzi, mówi taktykę na mecz, jakie są oczekiwania. Co powinniśmy, co powinniśmy robić, na czym się skupić? Jakieś jedno zdanie takie motywacyjne, i okrzyk, i lecimy z tematem. A ty jak się motywujesz? Ja muzyki słucham. Ja nie mam żadnych specjalnych rytuałów. O jednym czytałam. No ta nogawka, ale to jest, to jest rytuał, raczej po prostu jak idzie to nie zmieniam. I, 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 i przy tym gdzieś tam pozostaje też. Ja Zatem, yy, nasi widzowie mogą nie wiedzieć o co chodzi. w takiej nogawce, yy, którą się zakłada od biodra do samej kostki i kiedyś zakładałem dwie, ale na pewien mecz yy, yy, nie wiem czy zapomniałem, czy nie, nie, nie pamiętam do końca jak to było. Wydaje mi się, że mogłem zapomnieć, miałem tylko jedną, założyłem na prawą, wygraliśmy mecz, zagrałem dobrze i... Następny meczy i nie wiem czy gramy u siebie, na wyjeździe już nie pamiętam, pytam Piotrka Hajna, Piotrek to teraz mam, a on, jak idzie to nie zmieniaj, no i tak jak idzie to nie zmieniam. I to jest która noga zawsze? Prawa. I nie może znaleźć nie. się Chociaż, na lewej? Nie, 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 na pewno nie. Ewentualnie mogę czasami drugą dołożyć i zdarzyło się tak w ćwierćfinale w tamtym roku w Lidze Mistrzów na lubej też dobrze nam poszło, bo to nie wiedziałem czy grać z jedną czy z dwoma. <laughs> tak. To jakie jeszcze role w drużynie? Czyli takiego motywatora głównego nie macie, a ktoś, kto tam z wewnątrz drużyny, nie mówię o trenerze, na przykład czasem was ustawia do. Nie, no to porządku. na pewno Bartek. Bartek, jak on coś widzi nie tak, to, to zawsze podejdzie i powie: Słuchaj, to mi się nie podoba, to mógłbyś ten. Znaczy nie podoba. Jakby, wydaje mi się, że jakby miał wybrać jedną osobę spośród wszystkich siatkarzy na świecie, jaką bym chciał grać w klubie i w kadrze, to był właśnie Bartek. I nawet nie ze względu tego, że jest niesamowitym siatkarzem i, i, i ma bardzo wysoki poziom umiejętności, tylko z tego, jakim jest człowiekiem, jakie ma podejście do drużyny, jak potrafi wziąć, porozmawiać i jak to po prostu tak normalnie po ludzku. No, tak jak mówię, jakbym miał wybrać jedną osobę, to wziąłbym Bartka. Jak? Więc on wydaje mi się roli, właśnie pełni taką rolę motywatora, psychologa, takiego, okay. no, kapitana. A DJ? A to różnie. Czasami był to Artur Szalpuch w Holandii, z tego co pamiętam. Czasami jest to Bartek, czasami jest to nasz trener od przygotowania. Pan Pietrzak, także to różnie. Jest jeszcze jakaś, jakiś taki jeden zawodnik, którego byś wskazał, że ma jakieś takie konkretne zadanie, które nie wiem, działa na szczeblu. Grzegorz wszystko. Łomacz lubi pożartować. końśliwym żartem jakiś rzucić. No, się Łomacz. Kto jeszcze? No, i tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o taką szatnię, szatnie. A jeżeli chodzi o najlepszego biznesmena, inwestora, bo y, siatkówka jest na topie w Polsce. Mm -hmm. Wy mm -hmm. jesteście na topie y, w świecie. Mm -hmm. Mało nie zarabiacie, mm -hmm. myślę, że spokojnie o naszych najlepszych siatkarzach, o Tobie także, mm -hmm. można powiedzieć, że jesteście milionerami. Mm -hmm. Przy tych zer na koncie jest taka liczba, że można nazwać Was milionerami. Mm -hmm. Zgoda? No tak. No to czy już mhm. teraz dbacie o zabezpieczenie tych pieniędzy mhm. na przyszłość? Czy ktoś Wam w tym doradza? Mhm. I czy. Ty masz któregoś właśnie ze swoich kolegów z drużyny, którego w tym temacie na przykład słuchasz? Wydaje mi się, że a propos tych pieniędzy na koncie, to nierozsądne byłoby trzymanie w dzisiejszych czasach miliona złotych na koncie. Z powodu tego, że za rok byłoby ich trochę mniej. Aktualnie chyba 14% No także, także bardziej na pewno się pojawiają inwestycje i każdy z nas tą najpopularniejszą inwestycją, jaką są mieszkania, czy lokale, czy działki, każdy z chłopaków, który gdzieś tam już trochę pograł w siatkówce, ma. To jest taki główny czynnik, ale czy ktoś ma jakieś takie specjalne inwestycje, które ja bym się radził, czy słuchał? Są jakieś tam. Niektórzy mają jakieś specyficzne, ale nie wiem, czy też pozwolą, żebym to udzielił tutaj w tym podcastu. Nie chodzi mi tutaj o mówienie mm -hmm. z, może z imienia mm -hmm. i nazwiska w takim razie, ale no to, to zadam bardziej ogólne pytanie. Mm -hmm. W co inwestują siatkarze? W mieszkania, w lokale w działki I to jest wydaje mi się walta. A te bardziej specyficzne? Walta. O tym też zaraz porozmawiamy. I to są takie powiedzmy główne, e, najpopularniejsze główne i każdy z nas wie, że najbezpieczniejsze lokowanie gdzieś tam tej gotówki, którą zarabiamy, no to jednak są te, te mieszkania. To Więc... ile ty masz mieszkań? Kilka. <noise> w różnych miejscach. W Krakowie. W Krakowie. Mhm. Nie tylko. Tylko na ten moment. Rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na, na antenę mhm. i mówiliśmy o jeszcze jednej lokalizacji, że tam będziesz się przebierał. A, no to ale to, to nie jest moje. Aha, okej, okay, w porządku. Nie, nie. Mówiliśmy o Warszawie, ale tak, to, tak, tak, to, tak, tak. to tutaj już jest pełna jasność. W takim razie pytanie, czy auto jest inwestycją, czy, czy sprawieniem sobie prezentu yy, przyjemności? Nagrodą. nagrodą. Mhm, nagrodą. Lubisz szybkie samochody. No, lubię, lubię. Byłem teraz na Formule też jakiś czas temu, zobaczyć, jak to wygląda w Formule 1. Nigdy nie byłem fanem i nie oglądałem, jakoś tak. E, nie fascynowałem się tym, ty, tą formułą. Fajnie jest to zobaczyć na, na żywo, ale dużo bardziej lubię taką motoryzację, którą e, my, jako normalni zjadacze chleba, możemy doświadczyć. No bo do Bolidu raczej nie wsiądziemy Luisa Hamiltona i nie będzie nam dane pojeździć. Myślę, że również gabarytowo, że, że kierowcy Formuły no, zmieści... no, 1 są połową. No, met 90, czy tam met 80, ileś. Nie pamiętam, ale mówili nam, jaki trzeba mieć maksy... maksymalny jaki jest wzrost, i ja bym się nie zmieścił. Więc dużo większym jestem fanem takiej motoryzacji, którą jestem w stanie doświadczyć. Ile masz aut? Jedno. Ale takie na, na ten moment wymarzone. Mhm. Mm mm -hmm. Znaczy wymarzone. Jak zawsze gdzieś tam. Od kilku lat myślałem o tym, żeby, żeby sobie sprawić kiedyś samochód, bo, bo zawsze chciałem mieć sportowe auto. I w pewnym momencie rok temu zdałem sobie sprawę, że to idzie w dobrym kierunku. Mam już jakieś inwestycje porobione na przyszłość. W razie jakiegoś, coś by się stało, także pozwoliłem sobie na, na BMW. Jest fajnie. Jest fajnie. Szybko jeździsz? Nie. Przepisowo. Nie, no, różnie bywa. no. A propos tego auta, bo mm -hmm. też przejrzałam sobie Twojego Instagrama, i właśnie pod postem z autem zobaczyłam mm -hmm. wpis Twojej mamy, pani Doroty, mm -hmm. i ujął moje serce. Jeźdź. Tylko jeździ powoli. Po czym, oczywiście, weszłam na Instagram mhm. Twojej mamy, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. I no jestem jej fanką. No jestem jej fanką po prostu. Widać, jak bardzo yy, mhm. Was kocha, swoją mhm. rodzinę. No i jakie tam smaczki można odnaleźć? No, można, można, można. Niestety konto jest już dosyć mocno oficjalne i popularne <gry> przez to, że z dwa-trzy razy dodaję zdjęcie z mamą. Także niektórzy kibice tam wyciągają moje zdjęcia, jak byłem mały i robią jakieś przeróbki. No, 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 wspiera, wspiera. Mama bardzo mocno wspiera i martwi się pewnie o to, że, że jeżdżę szybko, ale nie, naprawdę to, że ktoś ma sportowy samochód, to nie znaczy, że ja teraz jeżdżę 250 po, 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 po autostradzie. Jakby ja zdaję sobie sprawę, że, e, że, że, że na przykład samochód, który teraz mam, posiada bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o, o prędkość, ale ja jeżdżę naprawdę spokojnie. Wiadomo, że są momenty, w których sobie trochę depnę na niemieckiej autostradzie. Ale tylko na niemieckiej, tylko na niemieckiej ale, ale ja po mieście naprawdę jeżdżę uważnie, jest za dużo czynników w mieście, które mogą spowodować to, że moje życie się zmieni, ja nie mam wpływu na to, czy nagle ktoś mi nie wyskoczy na hulajnodze i po mieście naprawdę jeżdżę tak jak przepisowo, jak, jak trzeba jeździć. Ale przeszłam do mamy, bo też bym chciała zapytać o twoje relacje właśnie rodzinne z rodzicami. Hmm. Jakie są? Ja mam bardzo dobry kontakt z, z rodzicami, z bratem. E, przyjeżdżają na mecze, jak gramy reprezentacyjnie, teraz byli w Gdańsku na finałach. Także wspierają mnie e, takim chyba największym wsparciem. To jest jednak mama, mimo wszystko jest najczęściej na meczach ligowych, kadrowych, jak tylko mam możliwość, to przyjeżdża. I, I najbardziej to wszystko przeżywa. Yy, I to jest takie, przepraszam, największe wsparcie. Kiedyś się dowiedziała mm -hmm. i jak zareagowała mm -hmm. na twój pierwszy tatuaż? <grywa> no szczęśliwa nie była. <grywa> Ile miałeś lat, jak zrobiłeś pierwszy tatuaż? To był mój trzeci rok w Radomiu, to około 21-2? Jakoś tak. Ja się długo zastanawiałem nad tatuażami. Zawsze chciałem mieć i zawsze to było moje marzenie, żeby sobie wytatuować całą rękę i, i mi się to bardzo podoba. <laughs> Więc e, ja wiedziałem, że prędzej czy później nadejdzie taki dzień, że będę musiał jej to pokazać. Chciałem zrobić to w momencie, i, w którym ona to sobie normalnie zaakceptuje, a nie w wieku 17 lat bym do niej przed i powiedział, patrz zrobiłem sobie tatuaż. I mogło być to nieprzemyślane, bo na przykład bym sobie pomyślał, że chcę drzewo a ja drugi dzień, dobra, idę robić drzewo. Ja na tym pierwszym tatuażu naprawdę myślałem kilka dobrych lat, a jednak coś jest w tych tatuażach, że jak się zrobi jeden, to, no to potem chce się już następne robić. Także. To jak zareagowała? I, i, I po jakim czasie? Nie wiem, czy przed jej powiedziałeś, że idziesz zrobić, czy jak już. Nie, zrobiłem jej, nigdy jej nie mówię, że idę robić, bo zawsze pisze, proszę, nie rób. Więc no, to są. To jest moje jakby. Ja szanuję opinię moich rodziców i, i, i słucham, ich, słucham ich w wielu tematach, ale jeżeli chodzi o, o tatuaże, no to mam już swoje podejście i swoje zdanie. Raczej nigdy nie zrobię żadnego tatuażu na szyi i, i, na twarzy. i twarzy, bo jest to dla mnie trochę za mocne. Ale w takich miejscach, które mi się podobają, będę, będę najprawdopodobniej robił. Też nie będę cały wytatuowany od góry do, 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 od góry do dołu. Ale gdzieś tam prawie już skończyłem całą lewą rękę. Są jakieś plany, ale to na spokojnie, bo my też nie mamy na to czasu, żeby, żeby się tatuować co tydzień. Musimy jednak mieć trochę przerwy, żeby ten tatuaż się zagoił, żeby odpowiednio do tego podejść. O ten ale ten pierwszy. Tutaj takie drzewo mam na bicepsie, ale no na pewno moi lice nie są zwolennikami tatuaży. To po jakim czasie jej powiedziałeś? Pokazałeś? E, o tym, co drzewo? E, znaczy, zrobiłem i wysłałem im zdjęcie. No. Żeby zdążyli i z nimi porozmawiać. Tak, tak, tak. Ale podoba Ona, Moja mama narzeka, a czy narzeka? Moja mama mówi, że nie rób, nie rób, nie rób. A co jej pokazuje, to jej się wszystkie podobają. Aha. Także może jeszcze ją kiedyś namówię na wspólny. O, proszę. A blond włosy? Eee, I mama, jej, jej podejście do. Nie, do tutaj nie, 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 nie ma żadnego problemu. A sam farbujesz czy chodzisz do fryzjera? Nie, nie, do fryzjera chodzę. Nie, no, gdzie sam farb? Nie, nie bym sobie zniszczył, by się popaliły wypadły wszystkie. <noise> nie, nie, chodzę do fryzjera, Byłem kilka razy w żorach. Zafarbować pierwsze, to się stało przed finałem ligi dwa lata temu pożyliśmy ze Stefanem, bo ja moim, moim klubowym kolegom i przefarbowaliśmy włosy, a potem gdzieś tam to się tak już do mnie przyjęło i tak się zrobiło wizerunkowe, jeżeli chodzi o moją osobę popularną i wszyscy mnie przez to rozpoznawali, że gdzieś, gdzieś to utrzymuję. Miałem kilka razy już pomysł, żeby zrobić trochę odważniejszy ruch, ale nie wiem czy polscy kibice są na to gotowi. Polscy kibice? Są na to gotowi. E, czyli ogolenie się na łyso? Nie, 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 nie. Czerwone włosy, nie, zielone nie, 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 i rokes. Nie powiem, nie powiem. Jak zrobię, to zrobię. Eee... Trafiłam. Yeah. Do, do którego y, z koszykarzy y, Chicago Bulls, mm -hmm. tej złotej drużyny, mm -hmm. serial Last Dance mm -hmm. i te sprawy, byś się porównał? Ojej. Eee... Dennis Rodman. <laughs> nie no, żartuję. Eee... Kurczę, ciężko. Ale mi powiedzieć. nie, nie, nie. Tu ja myślę, że ty nie do końca żartujesz, bo tutaj pierwsza odpowiedź, pierwsze co ci przyszło na myśl, to jednak Denis Rodin. Nie, no śmieję się dlatego, że on włosy farbował. Ja też, ale e, no, on był szalonym zawodnikiem, a ja aż tak szalony chyba nie jestem. Aż tak. A, aż tak nie, nie, nie. Wydaje mi się, że w ogóle nie jestem jakiś bardzo szalony. Okej, okay, no ja mam, powiedzmy, kilka tatuaży, mam pofarbowane włosy, ale czy to jest jakaś wielka, wielka ekstrawagancja i niesamowicie. Szalona rzecz zrobiona. No nie, chyba nie. No to kolejne opinie na twój temat no. kolegów. Kolorowy ptak mhm. i na moje pytanie, czy jest grzecznym chłopcem? O, nie, 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 no tego to o nim powiedzieć nie można. Grzecznym chłopcem to on nie jest. Czyli może jednak trochę w stronę tego. Denisa Rodmana. Kurczę, I to Jak taki... to jest z tym grzecznym chłopcem? No właśnie nie wiem, ja się zastanawiam, bo wydaje mi się, że ja naprawdę jestem grzeczny, tylko mnie jest czasami bardzo dużo wszędzie. I tutaj się pośmieję, tu pożartuję, coś tam, to coś to się... I może przez to, że nie jestem taki cichy, spokojny, to może przez to, że nie. Wiesz, co ja myślę, że nie tylko o to chodzi. A to nie wiem, to może ci mnie zaskoczyć, może. Trzy mm, lata spędzone w Radomiu. Aha. Aha. Usłyszałam, że o tym to my kiedyś napiszemy książkę. No. No słucham. W trzy lata w Radomiu. No to były pierwsze moje lata po opuszczeniu spały, po opuszczeniu, że tak powiem, liceum. No i wiadomo, jak ten młody człowiek chce posmakować różnych rzeczy, jeżeli chodzi o imprezę. Wiadomo, że alkohol też jakiś się pojawił. No i chodziliśmy z chłopakami na imprezy. Ale czyby książkę z tego pisać, to nie wiem. Aż tak to nie Nie, no, rozdział. To było też jakby w miarę z rozsądkiem robione. My wiedzieliśmy, że nie możemy iść na imprezę, jeżeli chodzi o to, że trening jest na drugi dzień rano. My szliśmy na imprezę. Jakby... Ale nie zdarzyło Ci się pójść na trening na Kacu? Nie. Nigdy? Nie. A z lekkim bólem głowy? Naprawdę? No. no nie, ja znam priorytety swoje. Ja wiem, kiedy mogę ale iść Ale nawet kiedy nie. w Radomiu? Tak. Chociaż znaczy, no nie, no był tak, że skończyliśmy sezon, yy, były już wakacje i był jakiś, jakiś spod piłka, coś, coś, ale to nie, jakby nie było przygotowań do żadnego meczu. Także no nie, 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 nie. Ja mam priorytety jasno postawione i się ich trzymam. Okej, okay, to Tobie zadam to pytanie. Czy Tomasz Fornal jest grzecznym chłopcem? Nie da się dopowiedzieć tak i nie. W niektórych przypadkach jestem grzeczna, a w niektórych nie. Ale przykładów nie będę podawał. <grytanie> Dlaczego? <grytanie> ja myślę, że zwłaszcza twoje fanki, których jest mm -hmm. dużo, panów mm -hmm. pewnie też do Instagrama jeszcze za moment mm -hmm. przejdziemy. Mm -hmm. Czekają na jakiś taki smaczek. No. Ja się dużą, dużą ilością prywatnych rzeczy nie dzielę. Szanuję swoją prywatność i, 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 i lubię swoją prywatność, więc jakąś dużą ilością rzeczy się nie dzielę na Instagramie, w social mediach. Chociaż i tak uważam, że pokazuję dużo, streamuję na Twitchu, streamowałem, bo teraz nie mam na to możliwości, przez to, że jest kadra. Ale na pewno do tego wrócę, jeżeli wrócę do klubu, bo sprawia mi to dużo przyjemności i jestem w stanie przez to oczyścić głowę od siatkówki. Więc bardzo dużo pokazuje, wydaje mi się, prywaty na, na tych streamach, jeżeli chodzi o rozmowę z ludźmi, o granie w gry, rozmawiamy na różne tematy. Więc i tak uważam, że bardzo dużo pokazuje, ale są rzeczy, no, których, którymi się nie chwalę. To jaki jest Tomasz Fornal prywatnie, na zewnątrz, jak to określił Twój kolega Norbert Huber? Bo z nim rozmawiał. Oh, oh, oh. No to, co Nori powiedział. Kolor... No mówię, na zewnątrz A. kolorowy, mm -hmm. tak. Mm -hmm. A jaki jest w domu, kiedy zamyka drzwi mm -hmm. i pozostaje sam. w tych klapkach i skarpetkach, których jest wszędzie? Hmm. Ja jak jestem. Um, jak się... Jaki jesteś naprawdę, tak? Jaki jest prawdziwy Tomasz Forna? To jest pytanie. Mam nadzieję, że uśmiechnięty, że tak mnie ludzie odbierają, że jestem uśmiechniętym, zabawnym gościem. Ale ja nie pytam, jak cię ludzie odbierają. Hmm? Ja pytam, jaki ty jesteś, jak ty sam jak siebie mi, odbierasz. Jak, tak? czyli jeżeli jak, 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 jak mi ludzie odbierają, to też jak ja siebie odbieram. Mam nadzieję, że z poczuciem humoru zabawny uśmiechnięty. Mam gorsze momenty i gorsze chwile, w których potrafię się zdenerwować. Ale mam nadzieję, że, że, że ja siebie tak odbieram i że inni też mnie tak odbierają. No to powiem ci. No. Bartek Kurek o no. Tomaszu Fornalu. Pracowity, pewny siebie, inteligentny, bardzo empatyczny, dobry człowiek, z dobrą energią, z pozytywnym spojrzeniem na świat, dla którego szklanka jest zawsze do połowy pełna. No, no to, to dziękuję, Bartek. <laughs> Zgadza się? Ja nie lubię sobie mówić tak. Jeżeli, jeżeli tak Bartek powiedział, to, to, to się cieszę, że tak to wygląda. Norbert Huber. Mm -hmm. Boisz się? Nie, no, Norbiego nie. nie ja Oryginalny. Tylko, ja tylko mu przypomnę, że on jest w przyszłym roku ze mną w klubie, ja tam już 4 lata jestem, więc mam nadzieję, że sobie nie przegięł pały. Oryginalny, <śm> bardzo towarzyski i bardzo uczuciowy. Uczuciowy. No okej. Okay. <śm> <śm> Skoro tak mówi. Skoro tak mówi. Nie, wydaje mi się, że rzecz, która. Ale się... podkreślił w tej uczuciowości. Mm -hmm. y takie emocje związane ze swoją rodziną, że bardzo dobrze żyjesz właśnie z rodziną, że, że zawsze się o nich bardzo ciepło wypowiadasz, że celebrujesz czas z rodziną i poświęcasz jej najwięcej czasu, jak tylko możesz. No, staram się. Nie mamy go dużo, ale jak tylko mam okazję, to przyjeżdżam do Krakowa. Cieszę się, że się powtarza to, że uśmiechnięty, bo tak uważam, jest to bardzo ważne podejście, jeżeli chodzi, nawet nie w dyscyplinie sportu, tylko ogólnie do życia. Żeby być uśmiechniętym, żeby zarażać ludzi tym uśmiechem, żeby nie chodzić nadąsanym, smutnym, obrażonym. Wiadomo, to może każdy ma gorsze momenty i każdy, ja nie chodzę codziennie i się nie uśmiecham od ucha do ucha i jest super, życie jest piękne, bo każdy ma słabsze momenty. Ja jak wróciłem z finału Ligi Miszów, to prze, też przez trzy dni się zamknę w pokoju i nie odbierałem, ani z nikim nie rozmawiałem. I są takie momenty. Bo wy walczyliście tylko srebrny medal. Dla mnie to jest tylko srebrny medal. I, I wtedy to był ciężki okres. I też nie chodziłem i się nie uśmiechałem po sam do siebie. Ale uważam, że takie jest, że to podejście jest ważne. Żeby być uśmiechniętym i żeby tym uśmiechem i pozytywnym takim nastawieniem do życia ludzi zarażać. Bo, bo, bo czasami może nam tego brakuje. Wady Tomasza Fornala. Mhm. Słucham. Nie, no to ja słucham. <laughs> ja zaraz powiem. Wady moje. Eee, potrafię się szybko zdenerwować. Eee, nagle coś, coś mi się przełączy i, i wybucham i, i potrafię być zdenerwowany I, i to na pewno jest wada. Mm. No i w zasadzie tak. Nie, może, może czasami jest mnie za dużo wszędzie, w niektórych momentach powinienem trochę być poważniejszy, bo, bo, bo nie zawsze jest też moment, żeby się śmiać i żartować, tylko jest też czasami moment, że, że trzeba być poważny, i może czasami, ja trochę tej granicy nie potrafię rozróżnić, i to bym powiedział, są takie dwie główne. Znam inne. No to dawaj. Bałaganiarstwo? <grystanie> nie, nie się nie zgadzam. Nie. Nie, no. Um, ja dużo podróżuję, po prostu przez to jest dużo walizek wszędzie, ale y, czy jakimś takim dużym bałaganiarzem? Na pewno nie jestem pedantem i nie, nie mam wszystkiego wyczyszczonego w mieszkaniu na Tip Topi. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jest kilka walizek, które czekają w przedpokoju na mnie. Ale, ale no może trochę. Może trochę tak. Czasem brak zorganizowania. No, też bym się może zgodził. Gadulstwo. No, no, to to, o czym mówiłem. Czasami warto no, gdzieś tam niektóre rzeczy na, bardziej na poważnie wziąć, przemilczeć, a, a niepotrzebnie czasami porozmawiać. Powiedziałeś o tych y, walizkach, o tych częstych mm -hmm. y, podróżach. Mm -hmm. Spotykamy się w zasadzie tuż przed twoim wylotem na wakacje. wakacje. Mhm. Dokąd lecisz? Do Turcji. I z kim lecisz? <laughs> to <jest> tajemnica. <laughs> tajemnica. I nie jest to Bartosz Bednosz. Nie. <laughs> ja wiem, że chcecie wszystko wiedzieć. Wiesz, to, to, to nie chodzi o mnie. Mm -hmm. Ja po prostu widziałam 264 mm -hmm. tysiące obserwujących mm -hmm. na Instagramie. Mm -hmm. No i to odwieczne pytanie, o właśnie zadam mm -hmm. to pytanie, e, słuchałam jednego bardzo ciekawego podcastu mm -hmm. e, z Tobą, U, mm -hmm. pewnego znanego żurnalisty, tak mm -hmm. to określę. Mm -hmm. I przedstawienie Ciebie zaczęło się od tego, jedyny singiel w kadrze. Prawda czy fałsz? Bo jesteśmy rok później. Czy to jest prawda teraz? Mhm. Dlatego, że nie jedyny, czy dlatego, że nie singiel? Eee, nie jedyny. I nie singiel. Aha! No właśnie. No to muszę pani tutaj rozczarować, które nas, <noise> nas oglądają, które nas słuchają. I nawet jeszcze mhm. w poniedziałek, tuż po finale Ligi Narodów. Klikając tylko Tomasz Fornal, mhm. chciałam wejść na Twoją Wikipedię po prostu, żeby yy, wszystkie i klubowe mhm. i reprezentacyjne sukcesy sobie wypisać. W odstępie trzech godzin na dwóch różnych portalach yy, pojawiły się dwa artykuły. Mhm. Jeden na portalu plotkarskim, <laughs> Tomasz Fornal był widziany z pewną kobietą. Mhm. Yy, drugi, yy, trzech singli w naszej kadrze i również Ty yy, w tym towarzystwie się... Znalazłeś. No mm -hmm. więc już teraz wiemy, że jednak portal plotkarski miał bardziej świeże e, informacje. Zresztą też zadałem to pytanie Bartkowi Kurkowi mm -hmm. i powiedział mi, sam jestem ciekawy, co powie. Co Czyli odpowie. nie single. Nie, znaczy. Yy, 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 yy. Ja dziś swoje relacje z płcią piękną zostają dla siebie, i nie chwalę się tym w social mediach, w internecie, bo nie uważam, żeby to był powód do chwały, i ja muszę pokazywać w internecie, jak ja bardzo się z kimś dobrze czuję, spotykam czy, czy cokolwiek innego. Powiem tak, spotykam się z kimś i uważam, że jeżeli się z kimś zaczynam spotykać, to na ten moment no, jestem zajęty. I to jest zobaczymy, jak ta relacja się początek relacji. Zobaczymy, jak ta relacja się potoczy, w jakim kierunku pójdzie, ale mm, no, nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, jeżeli z kimś piszę i się spotykam, tak? Okej, okay. no to teraz te 264 tysiące obserwujących mm -hmm. na Instagramie, jak dużo masz nieprzeczytanych wiadomości? Mm, trochę jest, no. Tylko, że nie jestem w stanie odpisać na wszystkie. Dużo jest też osób, które e, piszą e, jakieś tam, przepraszam, rzeczy typu setny dzień, jak mi odpisze, pięćdziesiąty dzień, jak mi odpisze. No, więc jakby niektórym odpisuję tym wytrwałym, e, dużo jest zapytań jakimiś studniówkę. No ja nie mam za bardzo czasu, no niestety na takie. Będziesz partnerem na studniówce. Mm -hmm, mm -hmm. Jakby z bym komuś sprawił przyjemność, kiedyś o tym myślałem, ale u mnie jest za dużo niewiadomych i z dnia na dzień może się zmienić plan, żebym komuś psuł studniówkę. Bo jeżeli bym komuś powiedział, że dobra, możemy jechać, możemy, możemy pójść razem, nie ma problemu. W sumie może być śmiesznie, zabawnie, doświadczenie ciekawe. A dzień przed napisałbym, bo nie oszukuję się, że studniówka dla, dla dziewczyn jest raczej ważną rzeczą i jakbym mi napisał dzień przed, że słuchaj, mam trening i nie będę w stanie sprawić ci tej przyjemności, no to sądzę, że byłbym, no źle bym się z tym czuł, bym tak postąpił. A tych nieprzeczytanych wiadomości masz dużo, czy raczej zerkasz we wszystkie, również ten folder, inne bodajże? Zerkam, zerkam, ale no, yy, też. Ale co otwierasz, czy nawet nie dajesz czasu? Nie, otwieram czasami, czasami otwieram i odpisuję na niektóre. Jak coś jest ciekawego, rzeczywiście wartego, to, to, to odpisuję. Ale no, tak jak na przykład teraz zdobyliśmy złoty medal, to ciężko podziękować wszystkim za gratulacje. No, jest naprawdę masa tych wiadomości. Sprawdziłam to mhm. i zanim do ciebie. Zadzwoniłam, napisałam na Instagramie, ale jest nieprzeczytana, także stwierdziłam, że ta skrzynka jest już tak pełna, że pewnie nawet nie przyjmuję no, kolejnych kadrowy wiadomości. Jest, okres kadrowy jest dosyć intensywny, jeżeli chodzi o, o nasze osoby, o, o social media, o popularność, o, o, o takie rzeczy. W stronie ligowym jest troszkę inaczej. Gdzieś ta siatkówka nie jest aż tak popularna, jak momenty, w których odnosimy sukcesy w prezentacji. Mężczyźni też do ciebie piszą? Zdarzyło się nie chyba. Mówię. Tak, yy, nietypowo sportowo, tylko. W jakiejś relacji, jakąś coś? No, dużo zainteresowani po prostu. Wydaje mi się, że, to, że tak, wiadomości. ale ja to nie no nie odpisuję razu od, od, od takiej wiadomości. Także nie, jakby nie, no, na pewno się zdarza i, i, i sądzę, że, że są takie osoby, ale nie, no. Nie. Ok. Czy sportowcy są inteligentni? Tak. Czy ty jesteś inteligentny? Tak. Tak o tobie też powiedział Bartek Kurek, wymieniając twoje cechy. Ale panował stereotyp przez długie mhm. lata, że raczej sportowcy to nie są ludzie inteligentni. Mhm. Czy zgodzisz się ze mną, że to się zmieniło? Nie. Jak bardzo inteligencja jest ważna w twojej dyscyplinie? Nie wiem, jak kiedyś było. Nie wiem, jak było kiedyś, więc nie wiem, czy to zmieniło, ale jeżeli było kiedyś tak, jak jest teraz, to, to zawsze byli. No, ja na podstawie naszej dyscypliny jestem w stanie powiedzieć, że no, trzeba mieć trochę oleju w głowie, trzeba być poukładanym, żeby w momencie, w którym wchodzisz na pewny poziom i zarabiasz już jakieś pieniądze, nie pójść do salonu i nie od razu popłynąć sobie na superfurę i supermarkowe ciuchy sobie kupić. Trzeba to jakoś poukładać, i wydaje mi się, że to też świadczy w jakiś sposób o inteligencji danej osoby. Studiujesz, studiowałeś? Studiowałem. Masz wyższe wykształcenie? Mm -hmm. A powiedz jaki kierunek? BHP. O! Bezpieczeństwo i higiena pracy. To możesz się rozejrzeć, czy tutaj. Jest git. Jest ok. Skąd ten kierunek? A tak jakoś zaczęło się to w Radomiu i tener mi polecił taką uczelnię. Powiedział, że gdzieś tam wiadomo, że mamy intensywne treningi, intensywne dni, czasami nas nie ma i na pewno dojdę do porozumienia z uczelnią. Wspomniałeś coś jeszcze o kupowaniu markowych ciuchów. Mhm. Pytanie od jednego z Twoich kolegów. No. Czyli kiedy zmieni się Twoje podejście do mody, bo jesteś znany z tego, że gdziekolwiek nie wychodzisz, zawsze jesteś w klapkach i skarpetkach. A, no, jakby chłopaki y, trochę się z tego śmieją, a chcę tylko napomknąć, że jak lecieli na Filipiny, to wszyscy, miały, wszyscy mieli klapki. Także nie byś śmieją, a ja jestem trendsetterem modowym w kadrze. Nie no. Y, y, y... No, lubię, lubię, lubię wygodę i lubię różne ciuchy, w których czuję się luźno, klapki są wygodne, adidasy, które, które mam, easy, są, są na tyle powiedzmy wszechstronne, że, że nie czuję się w nich głupio wychodząc na miasto, także jeżeli ja się czuję czymś komfortowo, to sobie tak chodzę. Czy masz już swój pierwszy garnitur? Bo tutaj państwu wyjaśnię, kiedy Tomek mm -hmm. zostawał, został wybrany najlepszym siatkarzem plus ligi była mm -hmm. uroczysta gala, to na tę galę pożyczał garnitur od Stefana Boje. Tak, zgadza się. Ja już swój pierwszy garnitur dawno do temu kupiłem, tylko z niego po prostu wyrosłem i. Czyli, no, czyli to była komunia i miałeś metr pięćdziesiąt Nie, aż tak nie, ale to była chyba studniówka w spale, ale spokojnie o to zadbam i, i sobie w końcu ten garnitur sprawię. Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze nie. No to y ale do czego musi dojść? Jakie to musi być wydarzenie, żeby... No właśnie nie wiem, no bo może mu się w końcu taki moment musi nadejść, że będę go potrzebował, nie będę ja od kogo pożyczyć. <laughs> ale no nie, to jest abstrakcyjne, że ja garnitur pożyczam, ja sobie zdaję z tego sprawę, więc ja o to zadbam spokojnie. Yy, powoli kończymy, mhm. A więc zakończymy też yy, sportowo. Czy wykonujesz najlepszy zawód świata? Tak. Robisz to, co lubisz i ci no, za to płacą. jakby nie czuję w ogóle. Yy... Nie mam, nigdy nie miałem takiego uczucia, że a, muszę iść na trening. Jakby ja zawsze idę z przyjemnością i zawsze mi się chce. No, zawsze mi się chce. no też masz, ty, tak, jak, tak jak wcześniej mówiłem, są momenty, w których jesteś zmęczony, nie chce ci się, masz zły dzień, więc jakby nie czujesz takiej o Jezu, ale no dobra, trzeba iść, a to idziemy. Ale no nie, no, to jest y, wspaniała historia. Grać y, w siatkówkę, uprawiać sport, grać przed y, całą Ergo Areną pełną spotkiem. Halą naszą w finale Ligi Mistrzów. To są takie rzeczy, które są nie do opisania, a jeszcze mamy okazję grać w erze i w momencie, w którym ta siatkówka naprawdę jest w Polsce popularna i, i, i kibice ją kochają, przychodzą, dopingują nas yy, i czuć to wsparcie. Dziękuję bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o gadulstwo. Teraz zadam mhm. ci serię takich krótkich pytań albo zdań do mhm. dokończenia. Do, do I tutaj będę chciała albo po prostu zdanie do dokończenia, albo no nie da się jedno tak, słowo. Nie. No dobra. Gdybym nie był sportowcem? Byłbym streamerem. Powiedzmy, że to pod e-sport podchodzi. Mhm. Um, gdybym nie był. Nigdy o tym nie myślałem i nigdy się nad tym nie zastanawiałem, więc ee, ciężko mi jest powiedzieć. Może. Mm, he, 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 he. Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Czy jednak streamer zostaje. Tak, no znaczy coś z grami komputerowymi bym robił. Nie wiem co, ale lubię bardzo gry komputerowe i bym poszedł w tą, w tą tematykę i w tą stronę. Twój idol? Z czasów dzieciństwa? W ogóle, twój idol? O Jezu, jakie ciężkie, nie da się podać jednego. Bo. Pierwszy, który ci do głowy przychodzi. No to przed mi albo Lebron James, albo Bartek Kurek. To były dwie osoby. Sportowe marzenie. No to z... trzeba dokończać. <laughs> Igrzyska Olimpijskie. Złoty medal. Najlepsza książka. Pinokio czy kończymy na piątej klasie podstawów. No nie, no, i, i czytałem, yy, czytałem kilka książek yy, o jakiejś biografii, o Majku Tysonie jakieś takie, ale czy, nie czytałem, nie nie mam w głowie teraz takiej książki, że jest o, to na pewno była ta, więc no nie czytam za dużo. Najlepszy film? W, w Gladiator. I latem 2024 w Paryżu. Będziemy złotymi medalistami Igrzysk Olimpijskich. I tego się trzymamy. Trzymam też za to bardzo mocno kciuki. Tomasz Fornal był Dzie gościem podcastu olimpijskiego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, i słuchaczom widzam. Dziękujemy pięknie i trzymamy kciuki za ten złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Po drodze za jeszcze złoty medal Mistrzostw Europy i olimpijską kwalifikację. Dzięki. Dziękuję bardzo.